Zagłębie Lubin wróciło dziś do treningów. Do klubu wraca Sebastian Bonecki. Jak pierwsze wrażenia? Jak wyglądały pierwsze zajęcia? No, można powiedzieć, że szatnia trochę się zmieniła, bo przebraliśmy się w szatni gości. Kilka też nowych twarzy, między innymi moja. Może tak powiedzieć, że nowa i co? No te zajęcia były takie wprowadzające. Myślę, że teraz ten tydzień będzie poświęcony testom i głównie skupimy się na sparingach też. Jakieś konkretne cele stawiasz sobie na ten okres przygotowawczy? Wiadomo, on jest bardzo ważny w kontekście wywalczenia sobie składu. Na pewno tak. No, podstawowa no to każdy tutaj jest, żeby sobie walczyć skład i kadra też jest szeroka i na pewno inni też nie będą odpuszczać, ale no, moim głównym założeniem jest, żeby tutaj zostać i walczyć o ten skład w Zagłębiu. Jak drużyna przyjęła Sebastiana Boneckiego, nowego zawodnika, czy jednak czujesz się tutaj jak stary bywalec tej szatni? Myślę, że przywitała mnie tak jak kiedyś, no, że myślę, że nawet może odczuć tego nie odczułem, że byłem na wypożyczeniu rok, tak? Są te same twarze i wspólne tematy są dalej, także spokojnie. Arek, Zagłębie wróciło do treningów, po tobie widać, że w całkiem niezłej formie, także był czas na odpoczynek, ale chyba takiego błogiego lenistwa w przypadku sportowców nie ma. Nie ma, bo zawsze trzeba być przygotowany przez cały rok tak naprawdę, być w formie, dbać o siebie. Wakacje owszem było trochę luzu, ale potem na pewno trochę przyjemności w takich fajnych gierkach czy coś, pogranie w tenisa. Odpoczynek, ale w ruchu. 2 tygodnie wystarczą na to, żeby odpocząć od tej zgrai, z którą dzielisz szatnię, z którą widzisz się codziennie, tak naprawdę czasami i 7 dni w tygodniu? Wolałbym na pewno dłuższą tą przerwę, a w zimę krótszą, żebyśmy grali, tak? Bo w lato wiadomo, jak to jest, inne ligi kończą szybciej, ale nie ma co narzekać, jest robota do wykonania, 2 tygodnie odpoczęliśmy, taki zawód wybraliśmy i będziemy ciężko trenować teraz. Sebastian Bonecki uchylił rąbka tajemnicy, dzisiejszy trening to takie zajęcia wprowadzające, jutro testy, badania, także zaczyna się ciężka praca. Tak jak zawsze, tak naprawdę zaczyna się badaniami, ale długiego okresu jakiegoś nie ma wielkiego, żeby robić wielkie rzeczy. No, trzeba podtrzymać to, co fizycznie, to co się zrobiło już w zimę i wystartować dobrze. Po dobrym indywidualnie dla Ciebie sezonie, 9 bramkach, Ty miałeś jakieś takie przemyślenia w tym okresie wakacyjnym? Ty sobie jakieś już cele stawiasz przed sobą, przed tym sezonem, czy na razie to jest za wcześnie i próbowałeś się zresetować i odciąć od piłki? Tak, no, może nie całkowicie, bo kocham piłkę i zawsze śledzę wszystko, co się dzieje w ogóle na świecie. A co do mojej osoby, no wiadomo, super, fajnie, indywidualnie. I każdy kolejny mecz jest najważniejszy dla mnie. Taka jest moja droga przez całe życie.